W cyklu Czytam Jazz chciałbym przedstawić Wam wyjątkowe wydawnictwo, można by powiedzieć albumowe, Jazz nad Odrą 1964-2014. To wspólne dzieło dwóch autorów którzy związani byli z festiwalem Jazz nad Odrą, no bo jak domyślacie się, to chodzi o festiwal Jazz nad Odrą, czyli Bogusława Klimsy i Wojciecha Siwka. Wojciech Siwek to legendarna postać Jazzu nad Odrą, przez wiele, wiele lat związany był z jego organizacją, a jak również z wieloma innymi wydarzeniami muzycznymi we Wrocławiu z klubem Pałacyk, z teatrem Kalambur prowadził również przez wiele lat słynny jeden z pierwszych z tak szeroką ofertą sklepów muzycznych bemol. A Bogusław Klimsa, no cóż, to człowiek legenda, chciałoby się powiedzieć bywalec, jeśli we Wrocławiu, Odbywała się jakaś jazzowa impreza, jazzowe wydarzenie. To właściwie bez Bogusława Klimsy oznaczało to dokładnie tyle, że gdzieś w mieście odbywa się ciekawszy jazzowy koncert. Również Bogusław Klimsa był, bywał związany z organizacją festiwalu. Jazz nad Odrą. Sama publikacja niezwykle bogato wydana, niezwykle bogato ilustrowana składa się z dwóch tomów. Tom czarny to album fotograficzny zawierający materiał ze wszystkich edycji festiwalu. Tom biały to tom Opisowy. Ta publikacja skonstruowana jest w bardzo prosty sposób. Otóż opisuje chronologicznie każdą z edycji festiwalu aż do roku 2014 w taki sposób, że każda, każda edycja, każdy rok, w którym odbywał się festiwal, wyposażony jest w takie: no taki felieton ujawniający troszeczkę takiej kuchni festiwalowej, kulisów organizacyjnych, problemów ekonomicznych, czasem problemów politycznych i również takich ciekawostek z życia organizatora dużej imprezy, często robionej wbrew wszystkim przeciwnościom i finansowym i i politycznym, i logistycznym, i, i brakiem sal, i brakiem wsparcia władz, i no, przeróżnych, przeróżnych historii, nieraz bardzo ciekawych. Chociaż też to nie jest tak, że to nie jest pudelek festiwalowy, w tym sensie, że to są opowieści o drzezie. Chociaż czasem bywa, że trochę nie o dżezie bo. Festiwal Jazz na Todrow przechodził różne koleje losu i dalej przechodzi, bo to, że książka kończy się na roku 2014, to znaczy dokładnie tyle, że no, kiedyś trzeba było ją zamknąć i wydać. I pewnie za lat parę przyjdzie pora na suplement dotyczący kolejnych również bardzo ciekawych artystycznie edycji. Festiwalu Jazz nad Odrą. No, i właśnie taka kronika prowadząca czytelnika przez lata to jest rzecz bardzo ciekawa, a dla mnie szczególnie ciekawa, bo w wielu tych wydarzeń byłem świadkiem w roli widza. I czytanie o koncertach, na których się było. Ma zawsze jakiś taki, jakiś taki dodatkowy smak wspomnień, po prostu wspomnień najczęściej fantastycznych, dotyczących muzycznych wrażeń, i dlatego po książkę Klimsy i Siwka warto sięgnąć. A Bogusław Klimsa jest również autorem kilku innych, no, monumentalnych, można by powiedzieć, publikacji dotyczących wrocławskiego rynku muzycznego. Są trzy. Ja mam dwie. Jazz we Wrocławiu w latach 45-2000 oraz Rok we Wrocławiu. W latach 59-2000 to również niezwykle bogato ilustrowane. Takie kroniki, chciałoby się powiedzieć, tego, co działo się w muzycznie we Wrocławiu. Jest jeszcze trzecia książka dotycząca takiej działalności. No nazwałbym popularno-estradowej, którą parę razy już miałem w ręku, ale przyznam Wam się, że no nie odnajdę. Dywałem tam y, jakichś y, takich wydarzeń czy nazwisk, y, z którymi czuję się szczególnie związany, i y, tylko i wyłącznie dlatego y, tej książki y, nie mam, ale pewnie kiedyś będzie wypadało uzupełnić tę y, kolekcję. Chciałabym się podzielić trylogię Bogusława y, Klimsy i również tą książkę, y, tą książkę kupić. A jeśli chodzi o Jest nad Odrow, to podział na dwa bardzo pięknie wydane albumy, umieszczone w, w trwałym takim kartonowym pudełku. Stąd za chwilę zrobimy taki klasyczny, chciałoby się powiedzieć, filmowy unboxing no bo będzie można wyjąć dwie książki z jednego pudełka. To, że jedna z nich jest albumem, a druga zawiera część opisową, nie znaczy, że ta zawierająca część opisową nie jest również bogato ilustrowana. Po prostu autorzy doszli do wniosku, że niektóre zdjęcia mają walor artystyczny i trzeba je umieścić w albumie, i bardzo, bardzo dobrze, bo to często zdjęcia Wybitnych jazzowych fotografów, a inne no, mają taki charakter ilustracyjny, i wraz z, ze starannie zeskanowanymi dokumentami festiwalowymi plakatami, biletami, notatkami, dedykacjami umieszczono, umieścili autorzy te, te wszystkie materiały w tej części opisowej. A ja mogę tylko wyrazić żal, że tak fantastycznej kroniki nie mają inne wielkie polskie jazzowe wydarzenia no pierwszy oczywiście z brzegu to jest festiwal Jazz Jamboree, który warszawski festiwal, który powinien mieć taką kronikę być może Warszawa nie ma swojego Klimsy i nie ma swojego Siwka i dlatego nie, nie dorobiła się ta impreza. Takiej fantastycznej dokumentacji. I z jednej strony to jest publikacja prosta w przygotowaniu, bo wystarczy po prostu chronologicznie opisać każdy z festiwali. Ale z drugiej strony trudna w przygotowaniu, bo nie można tego opisać z pozycji widza. Jeśli taka publikacja ma być ciekawa, no trzeba mieć do sprzedania troszeczkę historyjek takich nieznanych czytelnikom, czyli trzeba robić to z pozycji. Kogoś, kto był nie tylko biernym świadkiem wydarzeń, ale również gdzieś tam uczestniczył właśnie w organizacji tych imprez, a w wypadku Warszawskiego Festiwalu było to, była to tak zmienna sytuacja, że no trudno by zna było znaleźć jedną taką, taką osobę. Jest oczywiście kilka innych imprez, może nie tak długowiecznych, ale o równie ciekawej historii, które warte by były opisania. No szkoda, że Jazz Jamboree takiej fantastycznej kroniki jak Jazz nad Odrą 64 2014 nie ma, ale może kiedyś się dorobimy i takiej książki. Tę kronikę festiwalu Jazz nad Odrą wydaną we Wrocławiu bardzo serdecznie Wam polecam. To jest pozycja absolutnie, absolutnie ważna w cyklu Czytam. Jazz, a ponieważ filmowi zawsze towarzyszy audycja radiowa, to muszę przyznać, że m, przeglądając swoje, m, swoją płytotekę, stwierdziłem, że m, no, tak jak fantastyczna jest dokumentacja m, fonograficzna festiwalu Jazz Jamboree, tak w wypadku Jazzu nad Odrą z tą dokumentacją jest dużo gorzej. Być może Polskie Radio sięgnie i kiedyś do, do archiwów wrocławskiej rozgłośni, która też czasami, chociaż nie zawsze, nagrywała to, co działo się w przeróżnych wrocławskich halach w czasie, w czasie Jazz Jamboree. Jazz Nadodrop 1964-2014 to Wystawnie, bogato wydany album, a właściwie dwie książki. Pudełko zostawmy, ono jest najmniej z tego wszystkiego ważne. Książka biała i czarna. Biała to opowieść, również bogato ilustrowana z fantastycznymi zdjęciami, ale nie, nie tylko ze zdjęciami, również z różnymi materiałami graficznymi. I układ całej publikacji jest taki, że oprócz krótkiego wstępu, każda z edycji festiwalu, tak jak tutaj 22 z roku 1985, to plakat festiwalowy lub jakaś inna grafika zapowiadająca festiwal, taki esej opisujący kulisy organizacji, przygotowań do festiwalu i samego festiwalu często również zbierania pieniędzy na, na to, żeby festiwal się odbył. Oraz kalendarium, czyli zebrane, zebrane w formie takiej tabelarycznej wszystkie wydarzenia, składy zespołów, które zagrały, a w czasach, w których odbywały się formalne konkursy, również lista laureatów festiwalu. Te konkursy wyglądały bardzo różnie, no ale często się przez wiele lat się odbywały. I tak wygląda cała publikacja. Ta książka nazwałbym to biała. Oprócz tego jest jeszcze książka w czarnej okładce. Tutaj, już same zdjęcia. Autorzy uznali, że są zdjęcia, które są, które są warte, warte publikacji w takiej formie nieco większej, i żeby nie przerywać tej narracji związanej z, z samą samą opowieścią, takimi stronami, gdzie tylko są zdjęcia, postanowili zrobić album. Jedno z takich ciekawszych zdjęć, które zapamiętałem, kiedy po raz pierwszy oglądałem ten album, to zdjęcie z koncertu, na którym zresztą miałem okazję być, to zespół Uriah Heep, 1989 rok, Hala Ludowa, oczywiście Bernie Show to zresztą taki przykład tego, że na festiwalu Jazz nad Odrą nie tylko jazz się grywało. To były względy i ekonomiczne, i organizacyjne, i chęć również no, takiego poszerzenia odbiorców i klientów samego festiwalu. Ale nie to zdjęcie jest ciekawe, bo to jest typowe zdjęcie koncertowe. Ciekawe jest to zdjęcie. To zdjęcie. Publiczności. I kiedy patrzycie po raz pierwszy na, na takie ujęcie autorstwa Jana Bebela, to ja bym pomyślał, że mamy do czynienia z fanami, koncert metalowy, więc wiadomo jak to wygląda, oraz ochroniarzami, którzy gdzieś tam stanowią barierę w tym wypadku przypuszczalnie wojskowymi. Otóż nie. Ci panowie w mundurach tutaj. Mają bardzo widoczne plakietki Uczestnik. W związku z tym byli, ja tego nie pamiętam, bo gdzieś z tyłu sobie słuchałem tego koncertu, natomiast byli Uczestnikami. Może mundur sprawia, że nie reaguje się tak żywiołowo, ale bardzo to ciekawe i, i nietypowe ujęcie. No i mnóstwo takich, mnóstwo tutaj takich fantastycznych zdjęć. Oczywiście, dla mnie dużo ciekawsze są te zdjęcia. Sprzed lat, sama zabawa w rozpoznawanie muzyków, których imić przez lata bardzo się zmieniał. Tak jak zresztą zmienia się wygląd każdego, każdego z nas z upływem czasu, no, jest niezłą zabawą. To zdjęcie Marka Karwicza z 1973 roku od strony lewej. Paweł Jarzębski, Zbigniew Namysłowski, Jan Jarczyk, Tomasz. Szukalski i Kazimierz Jonkisz. Mnóstwo, mnóstwo takich bardzo ciekawych materiałów. W większości bezpośrednio wykonanych w miejscach, gdzie odbywały się koncerty jazzu na Todro, znajdziecie w, tej, w tym wydawnictwie albumowym, czyli takiej no, chciałem powiedzieć drugiej części, ale tak naprawdę. To są po prostu dwie części. Trudno powiedzieć o tym, że któraś jest pierwsza, która któraś jest druga, chociaż oczywiście, jak dla mnie, tekst no jest czymś, po co sięgam zawsze na początku. Jazz na Dodrow 1964-2014 wyśmienite wydawnictwo, kronika fantastycznego festiwalu który dalej trwa i który no, jeszcze parę lat i zapracowałby, zapracuje sobie na pewno na, na kolejny tom opisujący kolejne edycje tej wyśmienitej imprezy.